kiedy wchodziliśmy tutaj do sklepu w Grajewie, przy wejściu był taki katalog Rafa Herbotsa produktów. To są te produkty, które tu widzimy na tej ladzie. Mamy akurat tą przyjemność, że Raf gości tutaj w Grajewie i może troszeczkę by nam opowiedział o tych produktach, bo to jest masa tych produktów. To jest cały chyba zestaw, tak? To jest cała linia? Nie, to są wybrane produkty, bo to nie są wszystkie, bo z Animala czy z Herbowetu jest... Z Herbowetu przede wszystkim zaprezentujemy, Animala więcej ludzi zna, przede wszystkim z Herbowetu. Mhm. Raf to produkuje, więc Raf o nich opowie. To powiedzmy może, to może Sylwek będzie tłumaczył, bo tak. On po flamandzku biegle mówi, z uwagi na to, że tam... Po francusku, aha. Mhm. Dobrze, no to teraz od czego zaczynamy? Dobra. Po kolei, Aqua Control. Welkom ons heb ik Aqua Control, zoals de boeg. Ze zijn hier, maar ze Raf Herbots. Ze zijn veterinair, pendant 25 jaar mee met me. Nazywam się Raf Herbots, on mówi, jest weterynarzem ponad 25-letnim stażem. J'ai joué toujours avec mon père jusqu'à 4 années passées, avec le pigeon. On gra tymi gębiami w Belgii ze swoim ojcem do 4... Za swoim produktem. Gębiezany, jusqu'à 4 années passées. Do 4 lat wstecz i bawił się gębiami z ojcem. Od 4 lat lotuje młodymi swoimi gębiami. Maintenant, je joue avec mon fils Kobe Herbots, qui étudie aussi pour vétérinaire. Teraz lotuje ze swoim synem Kobe Herbots, tylko też się uczy na weterynarza. Je joue sama avec pigeon. I lotuje samymi młodymi gołębiami. Nie? Avec des résultats très bien, comme 3e national, 6e. Z dobrymi rezultatami można sprawdzić. Miał trzeciego narodowego lotu, 6. No i tam 7. Przepraszam, a to jak on lotuje młodymi, to znaczy co później z nimi robi, sprzedaje czy nie? Le pigeon, si tu joues avec des jeunes, après tu vendes plus. Ou le meilleur, tu restes. Nie ma starych, zawsze mam młody. On nie ma czasu później się bawić rocznymi starymi. Później wszystkie młode gołębie po rotach narodowych idą na sprzedaż. Cinq années passées, j'ai pensé de construire une nouvelle ligne de produits. 5 lat temu wpadł na pomysł, żeby stworzyć nową linię produktów, tak zwanych herbowych. To jest ten efekt właśnie tego pomysłu. To jest efekt tych jego produktów. Avec un peu produit Herbots Animal Products. Trochę razem z produktami Herbots Animal Products. Te, które mamy tam te właśnie, które mamy. No bo jesteśmy przyzwyczajeni z reguły do dużo, tych produktów, tak, właśnie do w naszym kraju dużo ludzi jest przyzwyczajonych do, tak, tych, do... a to są te nowe. Te jego nowe produkty. Te od 5 lat, 4 lata, panowie. Prowadzi très important dans le Peugeot, dans le sport comme fils, c'est la récupération. W lotowaniu on uważa, że najważniejsze jest rekuperacja, odbudowanie gołębi po locie. Nie? Comment on va récupérer la pigeon? Ça c'est avec des protéines et avec un beau électrolyte. Gołębie, żeby odbudować po tym locie, on się bazuje na proteinach i na elektrolitach. Jego. To które są produkty właśnie z tym? Elektrolit, to jest herboryko. To jest produkt avec maltodextrin dedans. To jest proszek? Tak, to jest proszku. Pudr taki, nie? To jest ten. Na wodę i na karmę. To się nazywa herborekowe plus. To jest opakowanie, ile ma kilogramów? Do wody. Do wody. 500 gramów. Najlepiej do wody to. Le jour après la rentrée, je donne la protéine. La protéine, ça c'est tarsin. Białko. Herbotarsin, tak słyszałem. Dzień po przylocie z lotu, herbotarsin. A to w jakich występuje? To są saszetki, co to nie, są? To są z takich woreczkach. Hodowcy właśnie wiedzieli. Tak, tu jest miarka. Miarka. Pokażę. Taki woreczek. To jest w takim woreczku, jest. Aha, tego miarka. To jest na kilogram karmy. I to dajemy na karmę, nie? Macie mélange toujours avec de sucre. Czy karmę? De sambucus. Sambucus, koncentrat. Tak, on miesza z tym sangupus, to się nazywa, on miesza czarny, to się nazywa czarny bez, razem z tym, nie? Czyli to po prostu służy do klejenia. Tak, żeby też. To razem. A to jest zdrowotne, ma jakieś właściwości. Ça c'est le jour après la rentrée. Dzień po przylocie z lotów, nie? Le deuxième jour après la rentrée, je donne aussi le protéine. Drugi dzień po locie z lotów daje też proteiny. Avec RBL, RBL ça c'est de jodalin dedans. Drugi dzień po locie, nie, on daje ten proteiny z tym herbialem, co jest jodalina. Cukry, onion. To jest cukry, onion, cebula. Dalej. I czosnek, nie? Tutaj czy nie pomyli się wam z jodaliną, bo chyba Belga Wetzeifer też mają jodalinę. Nie, bo tu jest, mają jodalinę, ale to jest też inna. Jod w tym, po prostu tu jest jod. To nie, to nie jest to samo, co... Belga Wetzeifer.
Nad Tłaczem tak. Lekatrem dziura Pelleran, czyli trzeci, czwarty dzień po przylocie tych gołębi. Sabe dir, on va préparer pour le prochain concours. Już zaczynamy przygotowanie od trzeciego dnia do następnego konkursu. To jest important, bo meilleur produit a Chin a tu jego najlepszy produkt, który jest strasznie popularny w Chinach. To jest Herbo Elite Pigeon. Ja też widzę, cena chyba też jest konkretna. 125 zł. No to jest Herbo Elite Pigeon. Za najlepszego. To jest 1 ml. To jest bardzo wydajne, 1 ml dla nourriture de 20 pigeon. Na 20 gołębiów na karmę, nie? Na karmę? Tak. To jest bardzo olej, wydajne. Oleju to jest taki no, rodzaj? Ça c'est de acide grade kwas. Qui fait un travail antibacterial naturel. To jest takie antybakteryjne. Ja po polsku sobie to przetłumaczyłem. Miks kwasów tłuszczowych i działanie antybakteryjne i odpornościowe. Mhm. To jest takie antybakteryjne i antywirusowe. Antywirus, antyfungal, antybakterial. To jest jego najlepszy produkt, jaki stworzy. Podajemy go z tym, co nazywa Optimixem, nie razem. Trzeci, czwarty dzień po przyjściu gołębi do domu. Ostatnie dwa dni przed zakoszowaniem. Dajemy to są aminokwasy to. Plus witamina. Witaminę B. Z witaminą B. Avec de magnesium. Z magnesem, Tymo, z herbozem. Z MMK. MMK to jest magnes, tak? Nie, 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 to nie jest magnes. MMK, to w tym jest magnes. Aha. To jest nas... Quand vous avez deux jours par nuit, jak są dwa dni, na przykład... Vous devez donner ça aussi le jour d'allogement. Jak będą dwa dni, będzie słaba pogoda przewidziana, będą, to można w dzień koszowania też to podać. Nie? I to MMK jest dobre właśnie na rozkład. Dwa dni przed konkursem. Dajemy te kropelki do dzioba. Le goudjon, to jest un des bases dans Aquiflavin. To jest une goutte dans le bec. Jedna kropla do dzioba. Może pokażę na Wojtku, jak to się podaje. Okej, Sylwek, otwórz buzię, ja ci podaję. No to dzioba. Ça c'est une goutte dans le bec, deux jours avant le concours. Ça c'est bien pour le tricot et la voie respiratoire. To jest na tricho moniazy, na oddychanie. Nie? I to się jak często podaje, to? Sans pedone une fois par semaine? Une fois par semaine. Jeden raz w tygodniu. I to przez cały sezon, czy tylko przez cały rok? I kiedy period? Co tydzień. Ale poza sezonem też? Nie. Cały czas? W trakcie lotów tylko? Obydony są do żółste, do le sezon, i piżon i wola. Après, le concours, avant le concours, 2-3 semaines avant le concours, on nettoyé avec tricot. Mm-hmm. Trzy tygodnie przed zaczęciem sezonu dajesz tam z jego tricho na przykład 3-4 dni. Pendant le concours, donc ça. A w czasie konkursu dajemy to, nie? Raz na tydzień. Może ja to też dawałem Petrafowi, bo on mi też mówił. Raz, znaczy jak odkładam młode do nowego gołębnika, kropla do dzioba i do nowego gołębnika. I to jest bardzo dobre, bo jak odkładasz młode, nie musisz dawać tabletek. Krople do dzioba i jest okej. Okay. Quand vous avez un concours très important, concours gold medaille. Jak będziecie już walczyć o coś, ważny konkurs. Uh-huh. Vous devez planter 3 semaines avant le concours. Uh-huh. Donc pendant 15 jours, chaque jour, jus de betterave plus concentré. 15 dni przed ważnymi konkursami dajemy to. On pyta on jest co? Który jour? To jest herbą. Pendant 2 semaines. Dajemy buraku, z czerwonego buraka. To dajemy przez 2 tygodnie, dajemy tak, przez 2 tygodnie, dzień po dniu, 3 tygodnie przed ważną to rozgrywką kontonatą, przez ważnymi lotami, nie? Zatlenia dobrze krew. A to do wody? Do wody? Sam pomarańczowy klucz. A tak tu. I z wodą i z karmu, nie? Tu wszystko tam napisane. Najlepiej z wodą, nie? Znaczy to wszystko mamy w sumie w tych gazetkach po polsku. Większość tych herbowców są... Zobaczmy na zewnątrz, jak ta gazetka wygląda. To jest ten katalog, który tam przy wejściu tak, widzieliśmy. Tak. Tu mamy. Dobrze. Co chodzi z tym? Kawy zawiedę pigeon. Może Raf niech opowie po kolei od produktu. Ale on od zakwaszacza. Kawy zawiedę pigeon avec de fiat de kit ou de éleveur avec de fiat de kit ou après sevrage moi j'ai donc deux jours aquacontrol. Aquacontrol, ça c'est comme avidresse. Ça c'est avec propylène glycol dedans.
To jest tak. Na przykład jakie są młode w gniazdach, nie? Jak po naszej, jak to się mówi, czyli mają te biegunki, niebiegunki. To jest praktycznie zakwaszacz, ale on też ma jakieś działanie biegunkowe. I ja jeszcze powiem ciekawostkę, tutaj wiesz co, chłopak, który ma rasowe gołębie, podawał aqua kontroli, mierzył pH i wyszło, że szybciej obniżało niż Avidres Zinfielda. To jest 5 ml saliny wody. Pour la pigeon, très important, ça c'est le plumage tretus. Ça c'est important. Le plumage très doux, c'est important. Commence avec Ergo. No, żeby szczerze się liczyć, nie? Jak ktoś grał coś ważnego, nie? To podstawa, żeby dawać ten Herbokol, czyli Herbokol tak jak Zynofol z Zinfielda, plus B12, to jest dodatkowo z witaminą B12. Ça c'est comme Sedokol avec vitamine B12. No jak ten Sedokol, tak jak Wojtek powiedział, z witaminą Odonsa avec Pigeonneau, c'est vrai, ou avant le concours pendant deux jours par semaine. Przed konkursami, nawet i dla młodych gołębi, dwa razy w tygodniu podajemy właśnie. Kawy donnée pure antibiotique, Odonsa une semaine. Jak po antybiotykach, to lepiej dać to przez cały tydzień, nie? Moi je suis sûr, un homme sans des œufs aveugle sait sélectionner un bon pigeon. Comment? Avec des plumages très doux. Et ça, c'est le produit pour les plumages très doux. Na przykład, jak znany dobry hodowca weźmie gołębie, jak on mówi, z zamkniętymi oczami, weźmie go do ręki i on czuje tego gołębia i upierzenie, chodzi o to, nie? Jeszcze nie omówiliśmy, zdaje się, tego produktu, magnezium gold. Magnezium gold, magnezium gold, ça c'est le même, un peu plus fort que MMK. Ten magnezium gold jest trochę mocniejszy niż te... Lea de Jacques, proszek. Tak, pudr, tak. To jest to samo, co pokazałem. Lea de Jacques i fe, ça dans l'eau. Są ludzie, co dają to razem do wody. U, de Jacques i fe, ça dans la nourriture. Albo to razem na karmę. Le dernier deux jours avant manger. Ostatnie dwa dni przed zakoszowaniem. Dajemy to z tym. W tym waszym katalogu jest może taki plan karmienia z wykorzystaniem waszych produktów? Jest tutaj, są te plany gotowe. Krótkodystansowe, średniodystansowe, pierzeniowe i podczas rozpłodu. Każdy z krótkodystansowe. Czyli tutaj możemy w tym katalogu. Tak, gazetki, jak tutaj wysyłamy produkty, każdemu gazetki wkładamy do paczki. Dobrze. Co to jeszcze? Próbę sport koło mafil. Ja se. Co o tym oleju mówię? W sporcie gołębiarskim jest 5 punktów, on mówi. Będę wyjawar albo pigeon. Dobre gołębie. Albo pigeonier. Dobra, młody, dobry gołębnik. Me, quand vous avez joué l'année passée dans la même pigeonnier Pierre, chance pas. Jak rok temu lutowaliście dobrze, nie zmieniamy gołębnika, nie dodajemy obcych tych gołębi. Po kolomofil, pour voir qui est malade avant, qui vient malade, pas quand il est malade, avant. A, żeby nauczyć się rozpoznawać choroby. Jak na przykład przyjdzie jakiś gołąb, żeby wiedzieć, że on jest chory, a nie dopiero jak się okaże, jak są wszyscy chorzy, nie? Puis des produits comme ça, vitaminy i elektrolit. No i podawać dużo witamin, elektrolitów. Et puis les médicaments. I te medykamenty. Oubliez pas les trois premiers points. I zapomnąć o trzech pierwszych tych punktach, jak on to mówi. No. Jak jest już dobrze wszystko? Tak. Tak. Dobrze. To mamy omówione produkty Herbowetu. No, Herbotsa produktów konkurencyjnych, jako dla niego chyba firmy to. Nie. Ja pan konkurencję Herbowetu. Dobrze, także bardzo dziękuję. Czy coś jeszcze będziemy dodawać tutaj? Bo kolega się spieszy na samolot. Ja myślę, że to wszystko. To są jego produkty spraktykowane przez niego i zrobione przez niego. Które testował na swoich. Testował na swoich. Herbots Animal Products są te produkty pour tyle magazynów. Herbots Products są na wszystkie duże sklepy. A to są specjalnie ograniczone. No takie małe, dla Grajewa na przykład. No. Dla Grajewa, dla nas, no i dla dobrych hodowców, jak to dobrze się mówi. No dla wszystkich. To rozumiem. I tak. Kielbajzon i żółt Hermia, nawet było od porozumienia DBLG.
Siostrzkama van der Maal, Adalata, Huben, Van Ukel. Adalata, Huben, kto lata? Zaraz tych, którzy korzystają z tych produktów. Tak i jak lecą. Ostatnie 4 lata. Il y a 30 concours nationaux. 30 narodowych lotów. Tout basique. C'est sûrement le dernier, c'est pas juste avec, après un, mais 12 ou 15 qui sont clients en moi. Większa połowa, 12-15 osób, co wygrywali narodowe loty, to są... Jest seulement des pigeons dans la practice. Au matin jusqu'au soir, chaque jour, 30-40 kolonofilki. I on ma dużo ma tej praktyki, bo co dzień 30-40 osób przyjeżdża do niego z gołębiami, nie? On ma dużo do czynienia z tym wszystkim. Do badania i... Do gabinetu. Także bardzo dziękujemy. A to są chłopcy, którzy jeszcze zmęczeni. Tu nie pokazujmy ich na razie, ale tutaj mamy jeszcze. Nie, pokażemy, bo oni wyśmiewają o swoich produktach. Przepraszam, tu się temu, co mówił Raf, przyglądali tutaj koledzy. Oni tutaj czekają, żeby mogli się, że tak powiem, do lady dotknąć i Wojtek im towar sprzedać. Może coś z tego kupią. A my życzymy bardzo... Je suis très heureux de MTSI à Polonie. Je pense. Się bardzo cieszę, że przyjechał do Polski, żeśmy go zaprosili. Je suis à tous les pays. On był w dużo krajach już. Après la Chine. Le deuxième pays dans tout le monde, c'est la Pologne pour le sport automobile. Polska jest na drugim miejscu, co chodzi o hodowców. A pierwsze Chiny, nie? Chiny. A Polska się znajduje na drugim miejscu. To poczekaj, niech się dobrze się zastanowi, bo tutaj jadł prosiaka i ryby. A czy w Chinach mu psa czasem nie dadzą do konsumpcji? Ty wiele przeszyl i ty mąż bien de poisson i de cochon, si on chin, ty mąż pas de chien. Trzeba uważać. Życzymy powodzenia, nie powiem szerokiej drogi, tylko żeby ten samolot doleciał. Do zobaczenia. Dobry lot. Okay. Dzięki.